Wiele osób nie lubi nosić koloru różowego. Nie wiem dlaczego, ponieważ ten kolor tak naprawdę można świetnie zestawiać. W dzisiejszym wideo chcę właśnie pokazać, jak łączyć różowy z innymi kolorami. Zapraszam! Zanim opowiem o tym, jak różowy łączyć z innymi kolorami, to oczywiście musimy ustalić jedną rzecz. Różowy różowemu nierówny. Różowy może być jasny, i tutaj takie propozycje, różowy może być ciemny, a różowy może być ciepły, różowy może być chłodny, różowy może być wysokochromatyczny, taki mocno nasycony, rażący, ale też różowy może być skaszony, brudny, delikatny. Także tak naprawdę można rozróżnić takie 6 grup rodzajowych koloru różowego. I oczywiście możemy go łączyć w zestawy jakby tożsame z danym atrybutem. Jeżeli myślimy sobie o jasnym różu, to oczywiście możemy go zrobić takie zestawienie, bo jasny róż, taki pastelowy, to jest dosyć słodki róż. I oczywiście, jeżeli chcemy dalej pójść w takie słodkie zestawienie, no to możemy łączyć go na przykład z jasnym żółtym, czyli mamy pastelowy żółty, pastelowy różowy. Możemy zrobić też takie słodkie zestawienie pastelowe, jeżeli chodzi o jasny niebieski z jasnym różem. W momencie, kiedy dodamy do pastelowego różowego pastelowy zielony, czyli na przykład taką miętę czy pistację, to wtedy już ten zestaw przestaje być taki bardzo słodziutki, już nie kojarzy się z takim małym dzieckiem. Natomiast jeżeli ten jasny róż zaczniemy łączyć z ciemnymi kolorami, czyli z ciemnym walorem, to wtedy on doda do zestawienia lekkości i będzie bardzo dobry dla takich jasnych typów kolorystycznych, które chcą dodać sobie trochę ciemnego. Czyli łączymy na przykład jasną górę, jasny róż pastelowy na górze z czymś takim bardzo ciemnym na dole. No oczywiście najlepiej, gdyby to był granat albo ciemna zieleń. Mógłby być ciemny fiolet. Zestawień tak naprawdę oczywiście kombinacji jest bardzo dużo, ja tylko kilka z nich tutaj jestem w stanie dzisiaj przedstawić. No ale jasny róż, dajmy mu spokój. Weźmy sobie ciemny róż. Ciemny róż, taki odcień, który może nam się kojarzyć z malinowym różem albo na przykład z odcieniem rzodkiewki, z arbuzowym różem, wtedy możemy go zestawiać bardzo dobrze z kolorami różnej maści tak naprawdę. Ponieważ jeżeli chcemy uzyskać mocne zestawienie, to ten taki malinowy, mocniejszy róż możemy zestawić z zielenią. Wtedy to będzie takie trochę blokowanie koloru, takie bardzo intensywne, jeżeli ta zieleń będzie taka trawiasta, ale możemy taki malinowy, ciemny róż zestawić z kolorem jakimś jesiennym. Jesienny kolor to można powiedzieć wszystkie takie zgniłe, oliwkowe odcienie zieleni, ale to też mogą być jakieś karmelowe brązy, takie odcienie złotawe, czy nawet beż. Także tutaj możemy, jeżeli mamy ciemny róż, to możemy pokombinować, żeby włożyć go do jesiennej palety kolorystycznej. Kolejny róż, który można zestawiać, to oczywiście róż taki bardzo intensywny, taki wściekły, czyli mamy do czynienia z takim kolorem właśnie, który bardzo często kojarzy się z lalkami Barbie, albo będzie to magenta, albo może to być fuksja. W każdym razie bardzo intensywny róż. I oczywiście, jeżeli ten róż połączymy na przykład z czernią, albo z bielą, albo z jakimś innym takim mocno wysokochromatycznym kolorem, to zestawienie będzie takie bardzo odważne. Nie każda osoba takie zestawienie będzie chciała na siebie ubrać, więc można taki mocny róż osłabić na przykład szarością. I ta szarość może być albo jasna, albo może być ciemna. Oczywiście też możemy osłabić go na przykład brązem. Też będzie piękne zestawienie, gdzie typ kolorystyczny, na przykład ciepła wiosna, a czy czysta wiosna, będzie chciała obniżyć sobie troszeczkę właśnie tą intensywność różu. Wtedy możemy pokombinować taki wściekły róż z szarością lub brązem. Będzie też całkiem nieźle wyglądał z beżem. Także osoba, która ma taki jaśniejszy typ urody, czyli ma jaśniejszą karnację, jasne włosy, jasne oczy, wtedy dobrze będzie mogła ten beż tak jakby wprowadzić ten mocny róż do garderoby. Kolejny róż, czyli jak już mamy mocny, to teraz mamy taki słaby, czyli brudny, zgaszony, taki delikatny, jakby rozmyty. I on oczywiście będzie pięknie się komponował z innymi kolorami, które też są takie zgaszone, czyli na przykład z takim odcieniem
gołębiego błękitu albo takiego jeansowego niebieskiego będzie bardzo ładnie się komponował z oliwkowym kolorem, pięknie z kamiennym brązem, oczywiście bardzo dobrze z szarością, także z wszystkim tym, co również jest takie przygaszone, przytłumione albo nawet tak jakby wypłowiałe przez słońce. Kolejny róż, który mamy do sprawdzenia, to taki ciepły, a kontra chłodny. I oczywiście ciepłe róże będą bardzo ładnie komponowały się z innymi bardzo ciepłymi kolorami. Takie nietypowe zestawienie, dosyć ostre. Ciepły róż z pomarańczowym. Ten pomarańczowy może być albo bardzo ostry, albo może też być taki bardziej brzoskwiniowy, taki łososiowy. Wtedy będzie to mocne zestawienie, ale będzie wyglądało bardzo ciekawie. Ciepły róż to też może być taki, który jest malinowy, ale taki delikatniejszy. Może też być ciepły róż łosoś, brzoskwinia i one pięknie będą się komponować z takimi bardzo ciemnymi zieleniami. Ta ciemna zieleń to może być taka zgniła jesienna, ale to może być też taka zimowa, czyli w odcieniu butelkowej zieleni. To może być taka zieleń jakby choinki, czyli taka świerkowa i to będzie piękne zestawienie właśnie z ciepłym różem. Ciepły róż też pięknie będzie wyglądał z odcieniem brązu, takimi, które są w okolicy tofi albo karmelowego. Także to też bardzo ciekawa propozycja. No i ostatni chłodny róż. Chłodny, czyli taki, który ma w sobie dużo niebieskiego, czyli on już jest taki fioletowawy wręcz. I on będzie bardzo dobrze komponował się oczywiście z wszystkimi odcieniami niebieskiego. Ten niebieski również w zależności od tego, jaki chcemy efekt uzyskać. Jeżeli ten chłodny róż ma być takim dominującym kolorem, to możemy to zestawić na przykład z jeansami, czyli z odjeansowymi odcieniami niebieskiego. Możemy zestawić z szarością, możemy zestawić z czernią. Wtedy będzie tak osłabiać trochę ten taki mocny, chłodny róż, ale możemy go też zestawić z pastelami. I z pastelami takimi oczywiście też chłodnymi, czyli będzie pastelowy niebieski, będzie pastelowy zielony, pastelowy fiolet taki w odcieniu, bzu na przykład. No i oczywiście chłodny róż też będzie pięknie wyglądał z chłodną zielenią. Chłodna zieleń to taka szmaragdowa, ale też taka lekko turkusowa, czyli takie morskie odcienie zieleni też będą bardzo dobrze wyglądały w zestawieniu z chłodnym różem. Także 6 grup kolorystycznych różów w bardzo dużym skrócie, ponieważ tych opcji jest bardzo dużo, ale kilka inspiracji tutaj zdjęciowych powstało. Zapraszam oczywiście na mojego bloga, gdzie można sobie poklikać w te zdjęcia i je dokładnie pooglądać. I dziękuję za dzisiaj. Jeżeli uważasz, że taki film jest inspiracyjny i chcesz go komuś polecić, to będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielisz się nim w mediach społecznościowych ze swoimi znajomymi. Dzięki bardzo, do zobaczenia następnym razem.